tu i teraz gotowi do walki. Najważniejsze, że wygraliśmy i wróciliśmy. Byliśmy w Ostrowie z wami i zdajemy sobie doskonale sprawę, jak ciężko wam się tam grało i co się wydarzyło. Bardzo to nas zabolało, bardzo. Dlatego tutaj dwa razy zmotywowani wyszliśmy. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki. Czwarta kwarta dzisiaj była taka, jak chcieliśmy, żeby była w drugim meczu w Ostrowie. No dokładnie. Wszystkie trzy kwarty bardzo fajnie, a czwarta pokazała, że jesteśmy silniejsi i tak musimy grać, żeby wygrać czwartą. Wreszcie taki wynik, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Dokładnie, jest przełamanie. Mam nadzieję, że w czwartek wyrównany stan rywalizacji i będzie pełna hala Arena Toruń. Bez was by tego wyniku dzisiaj nie było. Były momenty złe, były dobre. Przede wszystkim najważniejsze, że wygraliśmy. Bartek Duszko, bardzo cenna zbiórka w ataku i dobitka i myślę, że to nas uniosło. To musimy wziąć pod uwagę, że spotkały się dwie dobre drużyny, tak? To nie jest tak, że będziemy wygrywać mecze teraz 20 albo 30. Oczywiście chcielibyśmy, żeby takie mecze wyglądały, ale wiadomo, ta duża Ostrowa to jest nowa drużyna z nowymi zawodnikami, także każde zwycięstwo teraz krok po kroku, nawet jednym punktem jak dzisiaj byśmy wygrali, to byłoby super. Bo to i tak daje jeden duży punkt dla nas, tak? Czyli jest tylko 2-1 teraz. No i co, krok po kroku czekamy teraz na kolejny mecz. My już się między sobą umówiliśmy, że wracamy w niedzielę do Ostrowa. Tak, umowa stoi. 2-2 tak, i jedziemy do Ostrowa. W czwartek wszystko zrobimy, żeby 2-2 i wracamy do Ostrowa. Zapraszam wszystkich w czwartek tutaj na Arena Toruń. Potrzebujemy was, bo jesteście naszym 6. zawodnikiem. Do zobaczenia.